zaśpiewam, że kocham Zagłębie, ale człowiek ikona. Powiedz mi, jak się czuje wicemistrz świata, człowiek medalami, a dzisiaj Zabrze i walka na szkolnej sali z Zagłębiem? No, dzisiaj się czułem, w sumie na meczu się czułem bardzo dobrze, ale jak wynik pokazuje, przegraliśmy i to przegraliśmy. Przyjechały do Zagłębia gwiazdy, przyjechały, byli kadrowicze, obecni kadrowicze, którzy już pojutrze będą na kadrze. To idzie na żywo? I niestety, no, cały zespół się obstrał. To jest telewizja komercyjna. I przegraliśmy mecz z zawodnikami, gdzie chyba w Lubinie w tej chwili nie ma żadnego kadrowicza, a wygrali, tak? Bo stanowili kolektyw, zastanowili zespół, a my tylko i wyłącznie indywidualności. Józek, muszę się zapytać. Doszedłeś już do pewnego etapu w swoim życiu, masz parę lat. Idź w cholerę. Muszę się odwołać do siatkówki. Antiga, zawodnik, człowiek w twoim wieku. Nagle zostaje trenerem kadry. Jak byś zareagował na to, że Polski Związek Siatkowej dzwoni i mówi... Siatkowej czy ręcznej? Ręcznej! Znowu się popieprzyło. Nie ma, ale wiem, o co chodzi. Polski Związek Siatkowej dzwoni i mówi... Dobra, słuchajcie, to się wytnie. Polski Związek Piłki Ręcznej dzwoni i mówi, a teraz pan, pana kolej. Tak, kończy się opcja niemiecka, nie ma pana Wenty. Musi pan to objąć, ogarnąć. No, powiem ci, że teraz mnie trochę zastrzeliłeś, bo nie wiedziałem w ogóle, że można, że mógłby być taki telefon do mnie. No, musiałbym się naprawdę głęboko zastanowić. Jeśli chodzi o Antigę, no nie znam go osobiście, wiem jaka to jest ikona siatkówki i mogę powiedzieć, że naprawdę wskoczył teraz na bardzo głęboką wodę, bo objął, jakby nie było reprezentacji Polski, która zdobyła też praktycznie wszystko, włącznie z Ligą Światową i ciężko mu jest na pewno będzie to zrobić. Jeśli chodzi o mnie, no musiałbym się głęboko zastanowić, ale na pewno bym nie powiedział od razu nie. O, to było dobre. A powiedz mi, ile lat jeszcze minie, jak będziemy cię oglądali jako, nie wiem, najpierw zawodnika, a później trenera? A źle wyglądam? Mam już kończyć? Mogę coś powiedzieć? Możesz. Siedząc razem z tobą na Mazurach, trzecia, czwarta rano, nasz wspólny znajomy Grzesiu Tkaczyk powiedział tak: brzuch od jedzenia, a ręka od Boga. Ja tego brzucha nie widzę, a rękę cały czas. No dobrze, to dziękuję, że to sprostowałeś, a z Grzesiem Tkaczykiem będę musiał osobiście porozmawiać, że tak powiedział, bo ja chyba tego nie słyszałem. Może już było bardzo wcześnie rano, że tak powiem, i byłem bardzo zmęczony. A powiedz mi, czułeś się fenomenem w tej lidze? Nie. Tak na poważnie, nie? Poważnie, nie. Ja po prostu już teraz w tym wieku po prostu bawię się piłką ręczną. Nie traktuję tego jak zarobkowo, tylko po prostu bawię się, sprawia mi to przyjemność i dlatego to robię, bo jeśli nie miałbym ochoty, nie miałbym przyjemności, siły i natchnienia do tej dyscypliny, to już bym dawno skończył, po co miałbym się męczyć? Okej, Józek, ale ja widziałem dzisiaj takie zagranie, że zbiegasz ze swojej pozycji, jesteś na środku i nagle dogrywasz do koła między nogami. Kozłem między nogami u gościa. Dlatego mówię, bo się bawię tą dyscypliną i dlatego tak zagrałem, bo jakbym to traktował tylko i wyłącznie jako pracę, na pewno bym był bardziej skoncentrowany i nie ryzykowałbym takich podań. Fajnie, że wychodzą, nie tylko dla mnie, dla zespołu, ale przede wszystkim dla kibiców, dla ludzi. Ale powiedz mi, w Lwach grając w Niemczech udowadniałeś, kibice prosili, że cały czas masz zostać, ale czy stałoby cię właśnie na takie zagrania? Czy teraz akurat na tym etapie tak, wtedy na pewno nie, bardziej traktowałem to zarobkowo, wiedziałem, że ja jako obcokrajowiec muszę tam być co najmniej 3 razy lepszy od Niemca, bo jakbym był tak samo jak on dobry, to by mnie tam nie potrzebowali, dlatego tam bardziej to było traktowane jako zarobkowo, bardziej skoncentrowany i na pewno wtedy nie. Na tym etapie, jeśli jeszcze dzisiaj bym grał w Lwach, to też bym się bawił. Czy kawa u Kadzia ci smakowała? Była bardzo pyszna, powiem ci troszkę. Za dużo mleka, ale... Ja, ale starałem się, no ładnie. Dobra, dziękujemy, trzymaj się. Strzałeczkę.